trwa trzecia sesja nowej Rady Miejskiej w Tarnowie, wybranej w ostatnich wyborach samorządowych. Podczas sesji mają zostać powołani członkowie poszczególnych komisji. Radni ustalą także wysokość pensji dla prezydenta Ciepieli. W drodze głosowania nie udało się wyłonić drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszone zostały cztery kandydatury: pana Romana Korczaka, pani Grażyny Barwacz, pana Jakuba Kwaśnego i pana Grzegorza Światłowskiego. W pierwszej turze głosowania udało się wyłonić wiceprzewodniczącego w osobie pana Romana Korczaka. Dziękuję bardzo wszystkim za zaufanie i postaram się pracować dla dobra miasta, dla zgody i dla współpracy, tak żeby nasza praca wyglądała, była oglądana przez naszych wyborców jako praca twórcza. Przypomnę, że żeby kandydat mógł zostać wiceprzewodniczącym, musi uzyskać bezwzględną większość głosów. W tym wypadku było to 13 głosów. W związku z czym głosowaliśmy później kolejno wszystkich kandydatów, wszystkie kandydatury. Niestety nie udało się żadnemu z kandydatów uzyskać bezwzględnej większości. Wobec powyższego nie mamy drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie. Jak będą wyglądały dalsze procedury? Na następnej sesji znajdzie się znów punkt w porządku obrad pod tytułem wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i znów będzie taka sama procedura, czyli zgłaszanie kandydatów i głosowanie. W kuluarach mówiło się, że radni poprą kandydaturę Grażyny Barwacz z klubu Tarnowianie. Jednak radna uzyskała tylko 3 głosy poparcia, większość radnych wstrzymała się natomiast od głosu. Głosowania będą trwały do skutku.